Witajcie. Przybywam do Was dzisiaj ze świątecznymi życzeniami. Najpierw chciałabym podziękować za kartki, które dostałam. Nie wiem, czy wysyłacie jeszcze takie prawdziwe pocztówki, ale serdecznie dziękuję za te kartki, które dotarły do mnie. Prawdziwe kartki. A pokazuję je dlatego, że na większości z nich nie ma nadawcy, więc nie mogę odpowiedzieć prawdziwą kartką, mogę odpowiedzieć tylko dziękuję w taki sposób. Dziękuję bardzo i wzajemnie wesołych świąt. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. I to jest coś, co odkryłam o świętach dawno temu. Jest coś takiego jak takie świąteczne uczucie, które człowiek nosi w sercu. I długo nie potrafiłam zrozumieć, co to jest i na czym to polega. I jak to zdobyć, aż zrozumiałam jedną bardzo prostą rzecz. To świąteczne uczucie, które człowiek nosi w sercu, czasami nosi, czasami nie, ale które może nosić w sercu, to jest po prostu miłość. Ale ja wiem, że to wcale nie jest łatwe. Ale wiem też, dlaczego to nie jest łatwe. Dlatego, że zazwyczaj, kiedy człowiek spotyka się z innymi ludźmi, to przywozi ze sobą różne rzeczy, w które uwierzył dawno temu i nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że one wciąż kierują jego myśleniem i jeżeli patrzy na jakąkolwiek osobę, którą zna, to widzi ją przez pryzmat tych bardzo dawnych przekonań, które być może wcale nie są prawdziwe. O to właśnie chodzi. Dlatego ludzie kłócą się podczas świąt. I dlatego śmieją się, że spotkania z rodziną podczas świąt to musi być okropne. No więc właśnie chcę powiedzieć, że nie. Bo to jest ta jedna rzecz, która myśli, że czyni ogromną różnicę. Kiedy pojedziecie na święta i spotkacie się ze swoimi krewnymi, spójrzcie na nich tak, jakbyście nie widzieli ich nigdy wcześniej. Wiecie, że czasami nawet w stosunku do obcych ludzi człowiek jest gotów być bardziej uprzejmy, wyrozumiały, wybaczający, sympatyczny niż w stosunku do osób, które dobrze zna i które zna, bo są jego krewnymi, należą do jego rodziny. Myślę, że tak jest dlatego właśnie, że nosimy w sobie zapisane stereotypy. Że ten to jest zawsze taki, a ona to zawsze coś zrobi takiego, zawsze coś chlapnie, albo nie wie jak się zachować, albo zawsze komuś wbije szpilkę. A gdyby to była osoba, której nigdy nie widzieliśmy wcześniej i siedzimy z nią w świątecznej sytuacji, przy stole na przykład, i ta osoba mówi coś takiego i wbija taką złośliwą szpilkę, to zazwyczaj, gdyby ludzie nie znali się wcześniej i nie mieli takiego przekonania, o, ona to zawsze wbija złośliwą szpilkę, zawsze się wszystkich czepia, zawsze będzie wszystkich pouczać. Gdyby nie wiedzieli, że ona zawsze to robi, gdyby nie oczekiwali, że ona za chwilę znowu to zrobi, to pewnie wszyscy by się roześmiali, ha, 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 żarcik, i zapomnieliby o tym. Więc o to właśnie chodzi. Spróbujcie raz zrobić taki eksperyment na święta. Spotkać się ze swoją rodziną. Zapomnieć o wszystkim, co było. Zapomnieć szczególnie o wszystkim przykrym, co było. Zapomnieć o tym, że ktoś coś powiedział, zrobił. Nawet jeżeli to było bardzo przykre. Nawet jeżeli wyrządziło wam to jakąś krzywdę. Zapomnieć, dlatego że człowiek tak długo jak pamięta i nosi w sobie żal i krzywdę, to jest więźniem swoich własnych emocji. Ta osoba, która to zrobiła, już jest dawno wolna, bo albo o tym nie pamięta, może nie chce pamiętać, prawdopodobnie się tym nie przejmuje, a nawet jeżeli się przejmuje i ma poczucie winy, to jest więźniem swojego poczucia winy, które osobie, której ta krzywda została wyrządzona, niczego dobrego nie daje, nie przynosi. Więc proponuję, spróbujcie raz na święta zostawić gdzieś za domem dawne urazy, dawne żale, to, co się złego zdarzyło w przeszłości. Nie oczekujcie, że ktoś zrobi to samo w stosunku do was, bo prawdziwa miłość nie ma oczekiwań.
prawdziwa miłość tylko przychodzi i mówi: kocham was. I nic więcej. Nie mówi: a, kocham was, ale pod warunkiem, że wy też będziecie mnie kochać. Nie. Mówi tylko: kocham was. Jestem tutaj dla was. Biorę to, co mi dajecie. A ja od siebie daję wam, co najlepszego mam, żeby wam było dobrze. Spróbujcie raz i zobaczycie, że to będą zupełnie inne święta. I tego wam życzę. Miłości jak najwięcej we własnym sercu. Ten, kto nosi miłość we własnym sercu, taką prawdziwą, bez oczekiwań, to przekazuje takie podświadome nastawienie też innym ludziom. Nie przez pouczanie, nie przez mówienie ich im, a bo ty się tak zachowujesz, a powinieneś się zachowywać inaczej. Tylko przez kochanie. Jeżeli ja kocham i nie chcę niczego w zamian, po prostu chcę dawać coś dobrego od siebie. Wszystko jedno, co ten ktoś zrobił w stosunku do mnie, albo jak się zakochuje, albo jak się zachowuje teraz. Chcę dawać coś dobrego od siebie. To się udziela innym ludziom poprzez działanie. I tyle chciałam powiedzieć. Serdecznie życzę wam cudownych, wspaniałych i najpiękniejszych świąt.